Witamy Was w kolejnym dniu naszej podróży po Dominikanie. Dzisiaj przemieszczamy się z Puerto Plata do Las Terenas i właśnie mamy przerwę na małą toaletę, na kawę. I to, co mogę powiedzieć, to siedzenia w tym busie są strasznie niewygodne. Na szczęście nie zostało nam zbyt wiele do przejechania, bo siedzenia w autobusie są strasznie niewygodne. Jest godzina 6 rano, a my ruszamy autobusem w kierunku Las Terenas. Jemy śniadanie, bo mieliśmy tak fajną właścicielkę w hotelu, że zrobiła nam duże śniadanie na wynos. My już zameldowaliśmy się w hotelu, leży on nad piękną plażą. Także idziemy się trochę przejść po okolicy, a przy okazji coś zjeść. Do zobaczenia później. Chyba musimy się spieszyć, bo nadeszły jakieś ciemne chmury i chyba zacznie zaraz padać, także nie chcemy zmoknąć. Coraz mocniej zaczyna wiać. Czujemy się prawie jakbyśmy byli w Szkocji. Długo zastanawialiśmy się, co wziąć na obiad i w końcu zdecydowaliśmy się na rybę z frytkami. Rozmawialiśmy z ekspedientką i powiedziała nam, że dzisiejsza ryba dnia to dorado. Nie za bardzo wiemy, co to jest, ale jak wpisaliśmy w internet, to wyskoczyło nam, że jest to ryba mahi-mahi. I zaraz pokażę, jak wygląda. Jeżeli to jest faktycznie to, o czym myślimy, to myślę, że będziemy próbować nowego dania, także zobaczymy, czy będzie nam smakowało. My już jesteśmy po obiedzie, zresztą był bardzo dobry. Mamy teraz dużo siły, więc idziemy poszukać jakiegoś miejsca, w którym Patryk będzie mógł odpalić drona i trochę polatać. Chodzimy po tym mieście zaledwie, no nie wiem, 15 minut i już mogę stwierdzić, że jest o wiele lepsze niż to poprzednie. Nawet woda w tym mieście ma ładniejszy kolor i nie pływają w niej glony. Także kolejna rzecz na plus. Czapkę mi zaraz wieje przez ten wiatr. I jak kadry, Patryk? Ładne. Zobaczcie sami, jakie piękne palmy na plaży. Proszę Państwa. Muszę powiedzieć, że jest tutaj bardzo ładnie. Podoba mi się o wiele bardziej jak w Puerto Plata, chociaż obydwa miejsca są całkiem inne. Ale jeżeli miałbym wybrać jedno albo drugie, to wybieram drugie, czyli Las Terenas. Na dzisiaj już wystarczy zwiedzania i spacerowania. Musimy wracać do naszego hotelu, bo Patryk musi montować, a ja chillować. Wieczorem próbowaliśmy złapać jeszcze zachód słońca, ale niestety się nie udało. Do zobaczenia wkrótce. Na razie.